Witam. Dzisiaj znowu po raz trzeci już w tym roku postanowiłem się wybrać na zimowe grzybobranie, czyli będę poszukiwał grzybów, które rosną w zimowej porze. No i standardowo udało mi się znaleźć piękne gniazdo płomiennicy zimowej przy takiej martwej wierzbie, takiej wielkiej. Zobaczcie, są płomiennice zimowe. Jest dużo takich malutkich, zobaczcie tutaj. Takie maleńkie wychodzą. Zobaczcie, ile ich jest. Bardzo dużo. To wszystko są malutkie płomienniczki zimowe, które dopiero urosną. A urosną, bo zapowiadają wysokie temperatury i ostatnio też sporo popadało. Jest wilgotno bardzo. I tak one się prezentują. Zobaczcie. Piękne, młodziutkie, jędrne. Jedno może tak dla was wezmę. Ciężko się je wyrywa, ale tak o wygląda. Młodziutka. Tu są takie starsze. A tutaj obok znowu takie malutkie wychodzą. Zobaczcie, jak one wyglądają. Piękne. Tutaj, tutaj to samo. Też takie malutkie się przebijają przez liście. I tutaj też malutkie płomienniczki zimowe. Tak to ładnie wygląda. Zobaczcie, bardzo dużo ich tutaj rośnie. I jako ciekawostkę mogę wam jeszcze tutaj pokazać. One rosną tam. Zobaczcie. To są te płomienniczki zimowe. I na tym, i to samo drzewo jest, zobaczcie, zaatakowane przez żółciaka siarkowego. Żółciak siarkowy zimą nie rośnie. To są stare okazy, takie z lata najprawdopodobniej. One rosną wiosną, późną wiosną i latem, tak, tak mniej więcej w tym okresie. W maju już spotykałem takie ładne, dorodne, świeżutkie. No i jest to grzybek jadalny, ale tylko jak jest młody, bo stare są takie styropianowe, już takie, no nie nadają się do spożycia. Jest to grzybek ogólnie pasożytniczy, atakuje takie właśnie osłabione drzewa. Ta wierzba już jest martwa, bo to jest taki konar, zobaczcie, stoi taki pień. On jeszcze coś tam próbował odbijać. Zobaczcie, tu stoi taki badylon. Ta wierzba coś tam próbowała odbijać, ale najprawdopodobniej już jest martwa. Zobaczcie, ile tego żółciaka tutaj rośnie. Więc ja idę szukać dalej. Zobaczcie, na takim powalonym drzewie liściastym. Niestety nie wiem za bardzo, co to za drzewo, ale na pewno liściaste. Udało mi się wreszcie namierzyć boczniaka ostrygowatego. Jest tutaj kilka takich kępek, starszych, młodszych. Zaraz wam tutaj pokażę. Tutaj jest pierwsza, zobaczcie, jaka ładna. Piękne boczniaczki ostrygowate. Śliczne. Idealne do zbioru, takie. Tutaj zobaczcie, też takie młodziutkie. Tutaj. Tutaj zobaczcie, dopiero co się wybijają, ale już pozgryzane niektóre. Tutaj przejdę na drugą stronę. Zobaczcie, tutaj też takie trochę starsze już, ale też ładne. Tutaj te, zobaczcie, takie też młodziuśkie dopiero co wychodzą. Tam dalej. Tutaj zobaczcie, jaka ładna kępka. Śliczna.
też takie jeszcze młodziutkie. Tutaj obok taki starszy już. Tu zobaczcie, wychodzą jeszcze malutkie spod kory. O. Ale zostawiam tak jak było. Więc wreszcie się boczniaczki ostrygowate udało namierzyć. Tak więc szukamy dalej. Zobaczcie, jako taką kolejną ciekawostkę mogę wam pokazać białoporka brzozowego. Tak wygląda. On jest, to jest stary, to są stare ogólnie owocniki, bo to są grzybki jednoroczne. One rosną na takich martwych, takich rozkładających się brzozach. I za młodu on ma postać takiej kulki, tak jak to tutaj jest. I takie kulki, one są takie białe albo takie ciemno-białe, ale ogólnie są jasne bardzo. I one są takie mięciutkie, takie gąbczaste. I w takim stadium można je zebrać, ususzyć i zrobić, zaparzyć taką herbatkę. Ona podobno ma jakieś tam właściwości lecznicze, ale nigdy nie próbowałem. A to są stare owocniki, ja wam pokażę jak, to, jak taki wygląda. Zobaczcie, od dołu jest biały, od góry już taki brązowawy. I nadal ma taką postać, zobaczcie, taką gąbczastą. Ale to już nie jest to, bo jak są młode, one są zupełnie takie bardziej miękkie i takie delikatniejsze. Te są już takie, takie bardziej takie styropianowe. I właśnie one takie, te świeże zaczynają się pojawiać od lata. Tak, ja w sierpniu spotykałem takie kulki młode. Tutaj zobaczcie, są takie starsze, też jeszcze większe, znaczy większe po prostu. Zobaczcie, też taki styropianowe, one są takie, ciężko je nawet złamać. Tutaj no, taka ogólnie też grzybowa ciekawostka. Szukamy dalej. Zobaczcie, na sam koniec udało się znaleźć nawet czyrenia sosnowego. To jest akurat grzybek całoroczny, wieloletni. On rośnie całym rokiem. Przez wiele lat jest to pasożyt nadrzewny. On rośnie na sosnach. Czereń sosnowy tak właśnie wygląda. Ogólnie nie mam za bardzo jak wam dobrze tego pokazać, bo jest wysoko. Mogę wam go tak z grubsza przybliżyć. Postanowiłem wam go pokazać, bo u mnie jest dosyć rzadki. Jego rzadko bardzo spotykam. Tutaj na takiej sośnie jeszcze żywej udało się znaleźć nawet na dwóch drzewach blisko siebie. Te na tym drugim drzewie są większe i jest ich więcej, ale są też wyżej niestety, ale postaram się wam pokazać. Jeden jest tutaj. Tak wygląda. A tam są jeszcze następne wysoko. Zobaczcie, tutaj jest jeden i wyżej jeszcze jeden. I ta sosna też jeszcze jest żywa. Tak właśnie wyglądają. One od góry są takie ciemne, ciemnobrązowe albo nawet czarny kolor. No ale nie mam niestety jak wam go pokazać. Ale jako taka ciekawostka. Tak więc ja szukam dalej, ale już się zbieram do domu. Zobaczcie, na tej martwej wierzbie, tutaj przy takich stawikach, udało mi się wypatrzyć jeszcze płomienniczki zimowe. Spróbuję tam zejść. Zobaczcie, to są takie już stare. A tutaj się wybijają takie młodziutkie. Takie ładne, żółciutkie. No a tutaj są już takie
stare, już przerośnięte. Ale też warto je pokazać. Zobaczcie, ta sama wierzba. I pierwszy raz mi się udało znaleźć uszaka bzowego na wierzbie. Zobaczcie. Uszaczek bzowy. Taki ładny. Piękny uszaczek. Zobaczcie. Ale tu nie jeden. Bo tam rośnie kolejny. Taki trochę ładniejszy. Zobaczcie. Piękny uszaczek, taki podsuszony. Ale jest. Pierwszy raz w życiu na wierzbie mi się udało wypatrzyć. A tutaj jeszcze, tak teraz zobaczyłem, że na tej wierzbie rośnie jeszcze kisielnica, kędzierzawa. Tylko ciężko tutaj będzie pokazać. O, tutaj jest. Zobaczcie, kisielnica, kędzierzawa. To są takie galaretki, zobaczcie tutaj. Taka galaretka tutaj. I tutaj jest taka trochę większa. Zobaczcie. Tak wygląda kisielnica kędzierzawa, taka ciemna bardzo. Właśnie taka struktura, taka galareta. Tak wygląda. Ogólnie jest niejadalna. Ale jako też kolejny taki grzybek, który rośnie w okresie zimowym. No i to już koniec dzisiejszej wyprawy. Zobaczcie, jedno drzewo i trzy gatunki grzybów. Płomienica zimowa. Uszaczki bzowe. Tutaj jeden i tam drugi. I jeszcze kisielnica kędzierzawa. Na takich martwych wierzbach można znaleźć naprawdę dużo gatunków grzybów. Tak więc trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym zimowym wypadzie na grzyby.